Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 16 odcinku z Assassin's Creed Unity. Kontynuujemy nasze działania. W szczelinki się już nie będziemy bawić, chociaż widzę, że poziom trudności już wzrósł i to niewątpliwie. Dobra, ale to sobie zostawiamy na potem. I tak to fajnie wygląda. No chyba idziemy do kafeteatru, nie? Tak się zastanawiam, bo chyba jest jeszcze jedna misja, tak? Dokładnie, Colette. Dobra, no to idziemy tam. Pół kilometra, ale znowu się przejdziemy. Ja lubię chodzić, na co mi te panie? To jest w ogóle niepotrzebne. A to jeszcze sobie to zrobię, żebym dostał te 100 punktów credo. O kurde, ale tu ścinki mocne, bardzo. To już były naprawdę wszechmocne ścinki, ale to chwilowe, na szczęście. Trochę nam ta spinaczka zajmie. Tu tak masz się spinać, no, to tak ma być. Ale tam tłumy, tysiące normalnie fanów. Wow. Nie razarno nawet umie przeskoczyć kilka. Dobra, trzeba chronić cywilów. Dobra, nie będzie tych zabawek. Pięknie. Wykończenie. No, i git, tak ma być. No i wydarzenia w tłumie to się nazywa wszystko. Muszę sobie to zapamiętać w końcu. Choć już trochę gram w tego asesyna, to mimo wszystko jeszcze nie pamiętam dokładnie nazwy. Oj, tu moglibyśmy sobie odnowić klub towarzyski. Dobra, nie bij mi brawa, bo to mi nie potrzeba. Aha, okej. Okay. Gdzieś tu widziałem niedaleko ten klub towarzyski, trzeba będzie go odnowić. No jest tutaj. Wiecie, to jest istotne, bo będzie więcej kasy do odbierania. Dobra, remont 5 stówek. A! Skoro zarobiliśmy na jednej misji, to możemy pozwolić sobie na remont takiej kafejki. O, nieźle, źle. Trzeba przyznać. To robi wrażenie małe. Okej. Okay. Można tu wbić? Można. Kurde, jak tu śpiewają, jakie to jest życie. Kurde. Profil klubu. Co w związku z tym? Marsylianka. Lol. Czekaj, tu można utworzyć klub. Nieźle. O, możemy nazwać nasz klub. A więc tak, o, Kraj Polska, jest jak miło. Nasza nazwa klubu to będzie... Aha. Śpiewające... Aha, nie mogę tak, dobra. Śpiewające... Nie wiem jak nazwać dokładnie. Śpiewające... Pizdy. Pizdy... A, dobra. Czyli to będzie nazwa klubu śpiewające pizdy 69. Okej, okay, dobrze. Ej, no czemu to się nie zapisało? Nie ma. Dobra, akceptujemy. O kurde. Tak, klubu. Powinien być SP, ale SP 69. Okej, okay, git. Nie no, beka w chuj. Dobra, kraj
Bo można wybrać. Ale Polaczki mają być. Skoro nazywam je po polsku, to ma być Polaczki. Współpraca, kradzież, ulubiona czynność społeczna. Zastanawiam się. Dobra. Ale zastanawiam się, skoro mają być to śpiewaki. No nie wiem, co mam dać, jestem po prostu zaskoczony. Ale właśnie bym zważał też na po prostu kasę, która jest naprawdę istotna. No nie wiem co dać. Aha, to wszystko i tak będzie credo. No to w takim razie dajmy. Dajmy sobie eksplorację. Credo. Ukończenie, immersja, rywalizacja. No i tworzymy klub. Aha. Trochę kiepsko. Chyba jednak tą nazwę powinienem zmienić. Trochę, żebym przesadził. Ale ja chcę zmienić nazwę. No nie gadajcie, że już nie mogę nazwy zmienić. Ja pierdolę. Aha, tylko na jeden dzień? Trochę słabo. Słabo. Nie, czekaj, zaproszę Luziora do tego klubu. Nie, trochę przesadziłem z tą nazwą, ale poniosło mnie, wiem. O Jezu. Dobra, w dupie, tak. Dałem szybką nazwę, a następnym razem dam coś mniej obraźliwego. Nie przewidziałem tego. I tak normalnie to widać na tym. Czekaj, gdzie to jest? O, i są misje nawet. Ja nie mogę. O! Fajnie. Zarobiliśmy trochę. Pewnie misje są na górze. Kurde, nie. No mam bekę z tych nazw. No ale nie powinienem właściwie takich nazw dawać. To już tyle czasu minęło? A nie, no. Znowu sobie stopera nie... A kurde, ale żeśmy to zrąbali. Już 9 minut mam w sumie nagrania, albo 8. Więc w sumie dobrze, że sobie zapamiętałem czas. 4 stówki. Pismo Marata. O, ciekawie się zapowiada. Okej, trzeba określić pismo. No, fajnie. Ale z nazwą to chyba trochę przesadziłem, no. Po prostu śpiewali, no to co? Taka nazwa mi już do głowy weszła. Następnym razem coś mniej obraźliwego, jak już powiedziałem. Ale dobra, o, to sobie już przekażę. Przestępców zabijemy. Dobra, właśnie. Dobra, próbuję. Już. Nie ma zablokować. Ten jak się złoży. Nie ma co. Du fond du cœur, merci. Je prie. En œuvre. Nazwałeś? O,
Idziemy. No puszczaj mnie, no. Trzeba tam jakiś liścik ukraść. Zostaliśmy tutaj zmuszeni. Więc zrobimy to też. Jezu, jak to wygląda ta nazwa, nie. I tak na szczęście ten klub jest do jutra, więc nie ma problemu. Poczekam. Mam czas. Dobra, schowaj ten mieczyk. Nie, dobra. O, ja mamy przestępcę. Rewelacja. Jak on się złożył do mnie? Nieważne. To było cholera dziwne. I czemu ja mam... Nie, ja teraz mam to na sobie. Kurde, co ja ze swoim nickiem zrobiłem? Nie. Tu się robię zamorduje, jak zobaczy to na sobie. Jak przyjmie zaproszenie na pusta. Ale to on będzie wiedział, że to dla Beki taką nazwę zrobił, no. Dobra. Aha. Teraz gdzie jest to, czego szukam? A, jest w końcu. Ten, którego szukaliśmy. Ej, bo mi ucieknie, gnój. Ja go w końcu nie dorwę. Czekaj. Dobra, walczymy, nie? Nie, dobra, jeszcze tutaj kilku przyszło. Zdążymy go oblukać? Dobra, walczymy, nie? LOL, nie widzą mnie. A to za to, żeś mnie nie widział, szmato. Nie wierzę, nie widział mnie. Jest mi dziwnie. Dobra, ocenimy wspomnienie. 4 stówki zarobione. Cichutko. Ten też mnie nie widział. Świetnie. Cicho bądź. No, ja mam nadzieję. Dobra, teraz mamy jeszcze jedną misję. Tą z klubu towarzyskiego. Gdzie ona jest? Tyle tego jest zrobienia, naprawdę. Nie. No beka, jest naprawdę beka. Zbuję na mieście. A zrobimy jeszcze jedną misję, tutaj widzę. Suwaj się! Kurde, nie. Śmiechu warte tyle pobiorę. Tak przez chwilę zamilkłem, bo normalnie... No... Mam ciągle tą bekę z tej nazwy, którą wymyślałem. Która niestety będzie... Zaistniała przez jeden dzień, niecały. Ale no cóż, taka nazwa mi się już nasunęła. Tak na szybko. Ale myślę, że Ubisoft nie będzie mi miało za złe.
jeśli taka nazwa istnieje. Dobra. Ale się pokłócą. Cholera. Nie wiem, jaki się tak kłócą. Dobra, już niedaleko do naszego mieszkania. O nazwie śpiewające pluskwy. Mogę ich właśnie nazwać pluskwami, a nie pizdami. Ja się przerąbałem sprawę. Dobra, trzeba ochronić cywila. Ale to w tym wypadku strzelimy do niego. Poszło. Pięknie. Wycelowane. Matka się złożyła. Dobra, już nie jesteśmy niedaleko. Misja też czeka na nas. Można tu jakoś wejść. No trochę szkoda. Ale tutaj możemy na przykład. Okej. I mamy tu już misję kolejną. O, też za 500. 4 kapitanów zlikwidować. Nieźle. Dobra. Aha. I oni są osobno. O, jeden jest nawet daleko. Ale dobra. Zrobimy to, zrobimy. O, szajka. Brzmi kozacko. Ale zobaczymy, jak oni się tworzą. Te kozaki nasze. Ale tu śpiewają. Naprawdę, nie ma co. No, jest tu jeden. No, no idź. Się tu wspinaj. Kurde, Arno, nie grzeb się. Dobra, mamy naszego kapitana do zlikwidowania. Dobra, tylko jak tu dotrzeć? Żeby nie spieprzyć pewnej sprawy. Moment, trzeba pomyśleć. Bez wykrycia nawet jakbyśmy to zrobili. O, chyba tam wskoczył, nie? Nie no, pomysłowo. Prawie by cię wykryli, idioto. Dobra, teraz trzeba sobie przemyśleć, jak tu go zdjąć. Dobra. Teraz nakłócona do najlepiej wszystko. Tu jest nasz gnój. Dalej już nie ma. Co się dygasz? O kurde, wbijaj tam. No to żeśmy teraz nieźle wpadli. Pomyśleć, co teraz zrobić. Teraz mamy poważny problem. Chyba że sypniemy im bombkę dymną. Dlaczego by nie? Jak sypnąć im taką bombę na ryj. Nie, dobra. Chyba że sobie puścili. Nie no, ja bym jednak sypnął tą bombę. Jak dla zasady. Keep it moving. More money! More! Dobra, zrobione. A teraz bym spieprzył. O kurde, wykryli. A to jest. A teraz wstrzymał. O, ten już cięższy, ale i tak daliśmy radę. Dobra, uciekamy. Jak każe nam uciekać, to uciekamy. A teraz szukamy kolejnego kapitana. Już 20 minut. O, zrealizowany. O, pięknie. Pięknie, idź mi tu. Możesz skakać jak chcesz. Byłobyś się nie zabił. Nie wiem, zastanawiam się, ale chyba zrobimy to według wskazówek zegarka. Będzie łatwiej. Takie bieganie na wariackich papierach to będzie strata. A mnie zależy na tym, żeby to fajnie zrobić. Dobra. Teraz tak. Jakiś stuksiana przydałby się. O kurde, ale tu ścina. Jestem ciekaw, dlaczego jeszcze tak ścina. Jest to stuksiana? Nie, trzeba będzie jakoś zejść. Albo... Nie, no, trzeba będzie jakoś zejść. Nie ma innego pomysłu.
Ale tu ścina, o kurde. Tu są ogromne spadki. Więc za to przepraszam. Jeśli możecie, to wybaczcie. Ale tutaj, właśnie w tym miejscu są zawsze spadki. To mnie trochę irytuje. Dlaczego? Dobra, ale już niedaleko. Już jest 10 metrów. Puszczę mnie tutaj. Dobra, już niedaleko mamy tego kapitana. Ich. Tutaj. No, puść mnie, malarzu, ty. Bo te Da Vinci się znalazły. Jeszcze chronimy cywila. Jakby dało radę, jakby to przeszło. Jezu! Dobra, chodź. Dobra, muszę tego kapitanka zabić waszego. Dobra, pięknie. Ło! Nie ma! Kontra była! Dobra, czekamy. Może ten kapitan coś ma? Tu już dalej kolejny jest niedaleko. Te ściny mnie martwią w tym miejscu. Okej, okay. A tego bym nawet z pistolem ściągnął. Jakbym ta uciekł, bo to było możliwe. Szczerze. Uciekaj im, co robisz? Mazgali się trochę z tym, ale dobra, już im nawialiśmy. Chociaż raz nam się udało uciec, strzelić w niego. No, to starczyło. Dobra, i ostatni cel. Trochę daleko do niego, ale zrobimy co w naszej mocy. Dobra. Chyba typowo będziemy musieli zejść. No nie jego, no jaki kretyn, no Arno, serio. Czekaj, tylko drugiego mogę. Dobra, mogę sobie was jeszcze tam pokonać. Chodź tu. Ty gnoju. Masz w łeb. Oddałem ci. No, i stop credo. Te strzały w głowę pewnie. Za te headshoty ładne. Ale mogło już by przestać lagować, okej? Okay. Mam nadzieję. Dobra. Teraz tam mamy dotrzeć. No to trochę powęższymy. Kurde. Serio, Arno, ogarnij te lagi. Jakbyś mógł. Wiem, na Arno gada, na to przecież jest na moje. Ale fajna misja. Trzeba przyznać. No tu mamy sklepik. Okej. Okay. A, nic nie muszę odnawiać, na całe szczęście. Obym musiał wydać na tym trochę kasy. Później. O, i są przestępcy. Nie. Kolejna wybicia. Nie ma! Najpiękniej. O, elitarny adept. Chyba już taka ranga nam została, albo nam podrosło trochę. Co jest też możliwe. Dajcie wszystko co macie. No to każda rzecz jest przydatna. Tak naprawdę. Okej. Pięknie. I git. I mogę biec dalej. Biegniemy. Biegniemy szybciutko. Ten spodat mnie to rozwala. Jezu, przestań targować. Ja będę musiał jakoś tego przestępcę zabić. Najlepiej z dachu go ściągnąć. To jest kapitan nasz. O kurde. Nie ruszałbyś się.
ściągnę to. Pięknie. O, jeszcze 20 uniców dostałem, miło. Nieźle. Dobra, pięknie. Mnie się misja osobiście podobała. Mogę? Mogę, pewnie. Dwa zubiję. O ty. O ty, zaginam. Nie mogę skontrolować, dlatego. Jezu, tu tak mocno musisz się. Koniecznie chyba. Dobra. I git. Jeszcze jeden przestępca, mało wam. Aha, koniecznie musi być skok z powietrza. Okej, okay. Okej, coś się tu ogarnęło. A pozbieram ich wszystkich, dlaczego by nie. Tu jeszcze widzę, że żywy. Nie ma. Okay. I już jest trup. Dawać mi wszystko, co macie. Każdy grosz jest istotny dla mnie. Dobra, to jeszcze ktoś będzie miał. Jakieś lekarstwo. Kolejny przestępca. A właściwie to powinniśmy łatwić. Dobra, pięknie. Zagięte. Ten głupi tak mnie rozwala. Kiedy przeszukuje, to on nie może schować broni. Dość śmieszna sytuacja. No, puść mnie. Dobra. O, przychody przyszły. Chyba jeszcze innego ciała nie przeszukałem, ale mi to zniknęło. Dobra, odbierzemy jeszcze hajsy i skończymy odcinek. Dobra, gdzie ten mój lokal? Tutaj. Aha, to w kafe teatrem musiałem teraz. Aha, to, no to idziemy do tego kafe teatre. Dobra, do kafe. Tutaj. Nie chcę mi się korzystać z szybkiej podróży, więc będę się pomyśleć. No idź tam. Ło! Ale żeś jumpnął, stary. Nie przesadzaj. Jeszcze sobie wybijesz zęby. A wiesz, to jest niebezpieczne. Jak sobie po prostu wybić te zęby. Przejdziemy się tam i kończymy odcinek. Będę się musiał wziąć za rendering tego wszystkiego, bo jeszcze mam chyba z 5 odcinków do zrenderowania. Łącznie z tymi. Czyli te 5 będzie. Do wymontowania. Ładnie. Parkurzymy. Dobra. A, ale ladży. W tym miejscu chyba wyjątkowo musi lagować. Dobra, pobiegamy trochę tak. Popinguje mnie trochę. Dobra, jest taka sobie dzielnica. W końcu można biegać normalnie. No, czemu tam nie skaczesz? Co za łeb. Dlaczego mi odskoczył? Nie ogarnę go. No to mamy most. A myśmy tego nie ogarnęli za dobrze. Ty, chyba tam można przejść. Tak mnie zlagowało, że tego nie widziałem. A teraz to zobaczymy. Wyczaję to. A! Kurde, do wody żeśmy się wplątali. Ja tego nie chcę. Chyba można to wszystko, no, przeskoczyć, nieźle.
No i fajnie. Mnie się takie coś podoba. No, już jesteśmy. Trochę nam to zajęło. Teraz trzeba hajsa odebrać. To gdzie? A, tam wskazuje. Bardzo fajnie, bo wtedy to wiadomo, gdzie mam iść i odebrać to. Ile hajsów do odebrania? No, 218. Ok, mi się podoba taka słuka. Ok, to może jeszcze odnowimy jedną rzecz. Jeśli sobie pozwolimy. Remont, elewację. Ok, no to odnowimy. That well's been disused for years. It'll be nice to have fresh water again. Pewnie nam się coś blokuje. Aha. Czyżby tam będzie można wejść? Zaraz zobaczymy dokładnie. Dekoracje, blokowana nowa misja. Ok, mamy kolejne misje. No tu nas nie stać niestety tak za bardzo. Ok, tu skończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 16 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! You are ready to fight.